No to lecimy. Mustitier. Obiecująco. Pamiętasz, że rok temu, żeby mieć Grandmastera, trzeba było mieć 5600? No tak, ale to przecież jakby skill i tak rośnie jako generalnie, a te zakresy, one są płynne, ale skilla, liczba MMR to jest zupełnie inna rzecz. To są tylko tak jakby, no wiesz o co chodzi pewnie. Ogólny poziom graczy rośnie cały czas, jest ciężej niż było wtedy wbić Grandmastera. Z tego co wiem. To jest Musti? Albo po prostu mniej osób gra i dlatego te progi inne. Mniej topowy Grandmasterów ma konta w GM-ie? A, chyba że tak. Też tak mogłoby być. A Musti to good player? Jakiś sportowiec? Że mniej osób gra, to też chyba, wiesz? To też chyba mniej osób ladera ciśnie. Nie wychodzą z ligi, ta, też są tacy. Kiedy teraz kończy się sezon? Tam chyba jest napisane w sumie. Jak się spojrzy na ligę. Zgadza się. We must face that on
Trochę dużo mi te Banshee zrobiły. Zapomniałem chyba o biomasie, nie? O wielu rzeczach zapomniałem, ale... się skupiałem na ataku, nie? Ciekawe, czy to na nim jakieś wrażenie zrobiło? We require our forces.
Nie no, może nie będę tego budował. Zapomniałem skałek też niszczyć. A to się przydaje. Skałek atakować, jak są w mgle wojny, to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Ile razy człowiek jeszcze zapomni o tych niektórych podstawowych rzeczach? Dobra, robię dziki, bo to już patologia się dzieje znowu. Depleted. Our boss
Mineral field depleted. Our forces are tutaj już też zaekspował? Oho. Liberatory. O, też w sumie. Dobra, było głupie. Bardzo głupie. No naprawdę? Ja nie wiesz. Jaki to jest gambler? Ryzykant. Teraz będę żałował, że nie zrobiłem tych inwestorów. No widzicie, co tu się dzieje. Dobra, to jaki miał być plan? Inwestory jakieś? Na pewno nie ultry, już się naultraliskowałem w tym meczu. To już za późno jest, ja przegrałem. Depleted.
Okej, to było bardzo szczęśliwe, trzeba przyznać. Wam jakby lepsze te lurkery. Moje lurki mi się dużo bardziej podobają. Lurki ekstra. Znaczy jakby tam, jakbym grał na tego serwoja, to dalej bym raczej miał mega problemy.
Ale dobra, Infestor, Lurker, Hydra. Ten jakby zrobił więcej Liberatorów, też byłyby chyba duże problemy. Lurkami coś tam lepiej działa. Cubertino. Dobra, Benton Nelvar, dzięki za 18 miesięcy, pozdrawiam. Tak, parę fangali było dobrych, trzeba przyznać. Kiedy ustawię tego komandera Diva? No nie, no nie prędko, nie prędko. Lukaksu, siema. Ja raczej wolę standardowego announcera. Bo inne trochę rozpraszają, aż do dźwięków się człowiek przyzwyczaja trochę. Chwalę się, Igor na Niwa napisał mi Godlak ostatnio. O, proszę. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że mało mechanicznie grał, on nigdy nie był mechaniczny. Geralt był na odcinku Serrala, analizował jego replay. Jak to na odcinku Serrala? Serral coś nagrywa? Skandal, że nie można rzucać Kronobus, że można Krono na minimapie, nie da się warpować. To by było fajne, nie? Czy jakby się wszystko zaznaczyło po warpinie. Musty spocony. Nie, dobrze grał, dobrze. Ale dobra, chyba będę próbował na takich opornych na razie grać Lurkery też. To ma szansę, bo dzięki temu przynajmniej jestem w stanie planetarkę rozwalić Elingami, Bainami. To nie jest takie z moją kontrolą możliwe. No, Infestor jest najtwardszy. Benton Nelvar, dzięki wielkie. Kiedyś nawet nie potrzebowałeś Hydralisko na Liberatora, tylko zrzucałeś Infestor teraz. Mahalo, HS, siema. Dobra. No moja kontrola do Lingów i Bainów jest taka wątpliwa. Czasami idzie dobrze, ale czasami jest taki dramat, że to aż przykro. Bo ja mam czasami takie, o, powinienem mikrować, nie? Cały czas jest to zaskoczenie takie. 15 punktów, no i się zbliżamy do tego 5200. Już wydaje się, że niedaleko ten Grandmaster. 350 AP. Szok niedowierzanie. Krzywe palce? Nie, to nawet z krzywymi da się dobrze grać. Każdy ma trochę krzywe. Dobra, good, good.